Cześć, tu Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzie i dzisiaj zapraszam Was na kolejny kosmiczny film z okazji kosmicznego lipca. Miałam kilka pomysłów na ten odcinek, ale ostatecznie zdecydowałam się zrobić film, który już krąży na BookTube od jakiegoś czasu. Ja zaczęłam YouTube'a stosunkowo niedawno, więc z tymi wszystkimi trendami YouTube'owymi ja zawsze będę do tyłu, ale pomyślałam, że taki kosmiczny lipiec będzie też doskonałą okazją do tego, żeby sobie chociaż jedną rzecz nadrobić. I dzisiaj zapraszam Was na książkowy alfabet kosmiczny. Na pewno już widzieliście takie filmy, a generalnie chodzi o to, że będę Wam polecała książki na każdą literę alfabetu od A do Z. Chyba udało mi się znaleźć książki na każdą literę alfabetu, ale to zaraz wyjdzie w praniu. W każdym razie rok temu nagrałam też dla Was film o moich kosmicznych półkach, czyli pokazywałam wszystkie kosmiczne książki, jakie mam u siebie na regale, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zajrzyjcie. A dzisiaj już konkretne literki, więc lecimy już nie przedłużając. Literę A. Fred Watson, Astro High. Jak dotknąć kosmicznego pyłu. Bardzo się cieszę, że zaczynamy od tej książki, bo też jest to Zrozum, czyli jedna z moich ulubionych serii popularno-naukowych. Bardzo przystępnie napisana książka o kosmicznych ciekawostkach. Jeżeli jesteście jej bardziej ciekawi, to też jest film na YouTubie o niej, więc zapraszam do zajrzenia. Pod literką B mamy błękitną kropkę Carla Sagana, Człowiek i jego przyszłość w kosmosie. Przepiękna cegiełka wznowiona przez wydawnictwo Zysk. Ja pamiętam, że czekałam na nią bardzo, bardzo długo, bo była chyba w Pruszyńskim, w takiej czarnej serii wydana. Ja ją chciałam kupić, ona była totalnie niedostępna, a jak była dostępna, to kosztowała jakieś miliony monet i w końcu się doczekałam na przepiękne wznowienie z obwolutą. Zobaczcie, jak wygląda w środku. Przepiękny taki, wiecie, kredowy papier z dużą ilością ilustracji. Tekst jest absolutnie fantastyczny. Carl Sagan pisze przepięknie o kosmosie, pisał przepięknie o kosmosie. Ta książka została napisana w 1994 roku, więc wiele rzeczy się zmieniło już dzisiaj, natomiast po to, żeby zachwycić się kosmosem, to zdecydowanie warto ją przeczytać i to jest jedna z cenniejszych książek w mojej biblioteczce. Na literę C mamy nowość Paula Davisa, Co pożera wszechświat i inne zagadki kosmosu. To jest książka, którą ja przesłuchałam sobie w audiobooku całkiem niedawno i też jest genialnie napisana. To są takie krótkie rozdziały, jest ich tutaj 30 i to są pytania typu, gdzie leży centrum wszechświata, albo czym jest ciemna energia, albo czy możliwa jest podróż w czasie, czy wszechświat się nie udał, dlaczego żyje właśnie teraz. Dużo takich rozważań bardzo ludzkich i też te wszystkie najtrudniejsze fizyczne aspekty są w bardzo fajny sposób przez Paula Davisa wytłumaczone i naprawdę bardzo to jest fajna książka nawet na początek takiej kosmicznej przygody, bo są takie fragmenty trudniejsze, ale jest ich niewiele, a dużo fajnych rzeczy się można z niej dowiedzieć, także też bardzo polecam. I bardzo polecam też książkę na D, Dalej niż niebo, Ty i Wszechświat Dara O'Briana. To jest książka przeznaczona dla dzieci i młodzieży, ale wydaje mi się, że takie książki, wiecie, kosmiczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży są absolutnie doskonałe też dla dorosłych, którzy nigdy nie mieli z kosmicznymi tematami nic wspólnego i którzy boją się takich książek. Zobaczcie, jak ona fenomenalnie wygląda. Różne słowa są w różnych kształtach, różną czcionką napisane, mają różną wielkość, więc to też jest świetna książka do czytania z dzieciakami, które się dopiero uczą czytać, bo mogą czytać na przykład tylko te większe litery, większe słowa. Jest mnóstwo ilustracji i też jest mnóstwo takich, wiecie, podstawowych informacji o naszym wszechświecie, podanych w bardzo fajnej formie i też bardzo przystępnej, więc też mocno polecam. Zresztą wszystkie książki tak naprawdę, które się znalazły w tym alfabecie kosmicznym, polecam. Na literę E niestety we własnej biblioteczce nie znalazłam żadnej książki, ale z biblioteki przyniosłam sobie Einsteina, jego życie, jego wszechświat. To nie jest typowo kosmiczna książka, no ale jest biografią Einsteina, więc wydaje mi się, że możemy ją zaliczyć. Natomiast tutaj taka uwaga, że ja też bardzo polecam czytanie biografii naukowców, biografii astronautów, bo to jest bardzo fajna lektura, która pokazuje nam kosmos troszkę z innej strony, z tej bardziej ludzkiej. A przy okazji, poznając tych ludzi, możemy też się dowiedzieć i o kosmosie, i o fizyce, i o nauce, o wielu, wielu różnych rzeczach. Co też fajne przy takich biografiach, my mamy w głowie taki obraz naukowców Einsteina i innych, że oni byli jakimiś, wiecie, no, geniuszami, którzy zajmowali się takimi rzeczami, których my nie rozumiemy. I takie biografie pokazują, że tak naprawdę oni byli też, no okej, byli mądrzy, ale też byli zwykłymi ludźmi, mieli swoje wady, mieli swoje zalety, czasami byli okropnymi dupkami, bardzo niefajnymi ludźmi, czasami źle traktowali innych i myślę, że to też daje taką bardzo ludzką perspektywę na naukę i na rozwój nauki i ja to osobiście bardzo lubię. Dalej mamy literę F i na literę F mam książkę Fabryka Planet, Planety pozasłoneczne i poszukiwanie drugiej Ziemi Elizabeth Tasker. Ja przyznam się szczerze, że do tej pory jej nie przeczytałam, no ale mam. Jest na literę F, jest o planetach i myślę, że prędzej czy później ją przeczytam. Tak mi się wydaje.
Dalej mamy literę G i na tę literę też miałam kilka tytułów, ale zdecydowałam się na Galileusza, dlatego że właśnie chciałam Wam polecić kilka biografii w związku z tym, co mówiłam przed chwilą o Einsteinie. To jest biografia Galileusza, heretyk, który poruszył wszechświat, bardzo dobrze napisana, bardzo ciekawa i bardzo szeroko też traktująca i samego Galileusza i czasy, w których żył, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to wszystko się zaczynało. Zresztą Galileusz był naprawdę niezłym ziomkiem, odkrył bardzo wiele rzeczy, potrafił bardzo wiele rzeczy. Jego traktuje się jako ojca astronomii i my jakby wiemy te rzeczy, ale jak się zapoznamy z nim bliżej, to naprawdę robi wrażenie, co ten gość odkrył i jak doszedł do pewnych rzeczy i co wymyślił. Jest naprawdę super. I super też jest książka Paula Dyer, Houston, lecimy, czyli mamy literkę H. Ta z kolei książka pokazuje nam loty kosmiczne od kuchni, bo Paul Dyer był dyrektorem lotów NASA i on opisuje swoją karierę, opisuje, jak te loty kosmiczne wyglądają właśnie od strony zaplecza, jakie trzeba mieć umiejętności, żeby takim kontrolerem lotów NASA zostać. Sprzedaje też bardzo dużo anegdotek z takiego wewnętrznego życia pracowników NASA, jeżeli Was to ciekawi, to też bardzo polecam. Pierwsza część jest troszeczkę trudniejsza, bo jest o technicznych sprawach, ale potem jak już przechodzi do ludzkich tematów i do tych właśnie anegdotek i do tego, jak tą karierę zbudował, to jest już ciekawiej. No i potem mamy I. Jeżeli chodzi o I, to mam książkę, której nie przeczytałam, bo to jest Stephen Hawking, Ilustrowana teoria wszystkiego. Trochę oszukuję, bo nie znalazłam innej książki na I. Ja ciągle żyję w przeświadczeniu, wiecie, że Hawking jest dla mnie za trudny. To znaczy ja go czytałam jego biografii bardzo dużo. Ostatnio przeczytałam książkę Mlodinowa o nim. I co mnie zaskoczyło, ja myślałam, że Hawking był takim, wiecie, geniuszem jakby od urodzenia. Okazuje się, że wcale nie. Że na studiach był w sumie bumelantem trochę. Olewał dosyć mocno swoje studia i szkołę i dopiero kiedy się okazało, że choruje na stwardnienie rozsiane, to mu dało taką, wiecie, siłę do tego, żeby się skupić na nauce i skupić się na fizyce i nadrabiał bardzo dużo materiału w bardzo krótkim okresie czasu, bo po prostu stwierdził, że jeżeli fizycznie nie daje rady, to przynajmniej mentalnie i psychicznie będzie silny i coś osiągnie. Niesamowity człowiek. No i właśnie mam Ilustrowaną teorię wszystkiego i prawdopodobnie ją kiedyś przeczytam, ale chciałam Wam jeszcze pokazać piękne wydanie z Barnes & Noble. To też jest właśnie Hawking. To jest ilustrowana krótka historia czasu i wszechświat w skorupce orzecha. I też wygląda przepięknie. Zobaczcie, się błyszczy po prostu totalnie i też, no po angielsku Hawkinga na pewno nie będę czytać, ale przynajmniej sobie pooglądam obrazki. Wygląda naprawdę przepięknie. No i lecimy dalej. Jak będziemy żyć na Marsie, czyli litera J, Stevena Petranta. To jest bardzo dobra książka, taka malutka książeczka z takiej serii TED Original, to są TED Booki. Jeżeli nigdy nie oglądaliście TED Talków, to koniecznie to zróbcie. Wpiszcie sobie w YouTube albo w Google, wrzućcie. Jest bardzo dużo filmów też z polskimi napisami, więc śmiało możecie oglądać. To są takie, wiecie, maksymalnie chyba 20-minutowe różne wystąpienia bardzo różnych ludzi na bardzo różne tematy. A wydawnictwo Relacja wypuściło serię książek właśnie TED Booków. Jest cała seria i też zapoznajcie się z nimi. Ja Wam dzisiaj powiem właśnie tylko o Jak będziemy żyć na Marsie. To jest bardzo krótka książka o tym, jak będziemy żyć na Marsie, o tym, jak, w jaki sposób możemy żyć na Marsie, w jaki sposób możemy to osiągnąć, ale to też jest bardzo smutna książka, bo przewiduje to, jak my wpłyniemy na Marsa, na planetę i to nie są dobre wpływy. No, książka, która jest niewielka, ale daje bardzo dużo do myślenia, więc też bardzo polecam do przeczytania. No i literka K. Na literkę K miałam oczywiście najwięcej propozycji, no bo kosmos, kosmiczne, więc tych książek jest bardzo, bardzo dużo, ale nie mogłam wybrać innej książki niż mój ukochany kosmiczny poradnik życia na Ziemi Chrisa Hadfielda. Uważam, że to jest naprawdę jedna z najlepszych książek kosmicznych, jakie czytałam. To jest biografia astronauty. Hadfield pisze o sobie, o swoim podejściu do życia, o swoim podejściu do kariery, o swojej karierze, o swoim pobycie w kosmosie i o wielu różnych rzeczach. I uważam, że tę książkę może przeczytać każdy, nawet osoba, która nie jest zainteresowana wszechświatem, bo ta książka pokazuje idealnie, jak wiele my się możemy nauczyć od astronautów. Takiego, wiecie, codziennego podejścia do problemów, w ogóle do życia, do świata, do innych ludzi. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. No i teraz mamy literkę L. No i tutaj wybrałam Neila deGrasse Tysona, listy od astrofizyka. To jest taki rzadki przypadek, kiedy wolę kogoś słuchać, niż czytać to, co pisze, bo on mówi w bardzo taki charyzmatyczny sposób i słuchanie jego to jest naprawdę olbrzymia przyjemność, czuć taką, wiecie, pasję i radość z nauki i z kosmosu, ale jego książki też są bardzo ciekawe i bardzo polecam je czytać. Natomiast listy są o tyle ciekawe, że on odpisuje ludziom na listy i te listy niekoniecznie dotyczą samego kosmosu czy wszechświata, dotyczą bardzo wielu różnych rzeczy, dotyczą wychowania, dotyczą edukacji, dotyczą religii, dotyczą wiary. Warto przejrzeć
obejrzeć i przeczytać. I to też może być taka, wiecie, książka, która oswaja z kosmicznym tematem. Jeżeli chodzi o literkę M, to nie mam fizycznego egzemplarza, chociaż mam kilka w biblioteczce, ale stwierdziłam, że taka kosmiczna kolekcja nie może się odbyć bez Marsjanina Andy'ego Weira. Bardzo lubię tę książkę. Mark Watney to jest taki jeden z najlepszych bohaterów, który został stworzony przez pisarza, którego ja poznałam w książce i w filmie. Książka jest troszkę bardziej techniczna niż film. No film, wiadomo, skupił się na tych lżejszych aspektach. Natomiast sama historia jest naprawdę fenomenalna i jeżeli jeszcze nie czytaliście i nie oglądaliście Marsjanina, to koniecznie to nadróbcie. No jak M, to mamy następną literkę N, czyli najlepsi kowboje, którzy polecieli w kosmos Toma Wolfa. To jest świetny reportaż, świetna książka o początkach lotów kosmicznych w Stanach Zjednoczonych, o powstaniu NASA, bo nie wiem, czy wiecie, że zanim byli astronauci, to byli piloci. Jeżeli jesteście zainteresowani historią tego, jak to wszystko się zaczęło, to jest naprawdę doskonała rzecz. Jeżeli chodzi o literkę O, to tutaj mam też taką propozycję, o której pomyślałam, że ten kosmiczny alfabet nie może się bez niej obyć, czyli książka Obcy. Ja fizycznie egzemplarza też nie mam, ale jest przepięknie wydane przez wydawnictwo Vesper, cała w ogóle seria. Wydaje mi się, że w tym kosmicznym alfabecie Obcy musi być i książka, film oczywiście też. No i też jeżeli gracie w gry komputerowe, to Obcy, Izolacja, gra jest świetna, więc też bardzo mocno polecam. Potem mamy literkę P. Pod P też było bardzo dużo propozycji, ale wybrałam pytania z kosmosu, też Neil deGrasse Tysona i Jamesa Trefila. Jest przepięknie wydana w takim, wiecie, albumowym stylu. Jest dużo zdjęć, dużo różnych dygresji. Zobaczcie, przepięknie po prostu wszystkie podrozdziały są zilustrowane, więc też nawet jeżeli ktoś nie chce za dużo czytać o kosmosie, to można sobie po prostu pooglądać obrazki. Naprawdę jest przepiękna, idealna też na prezent, idealna na jakby pierwszą taką kosmiczną lekturę, więc też bardzo mocno polecam. Jeżeli chodzi o literkę R, to miałam tutaj duży problem, ale w bibliotece znalazłam sobie Rakietowych Miliarderów, Elon Musk, Jeff Bezos i Nowy Wyścig Kosmiczny. Ja przyznam szczerze, że ja tej książki nie czytałam i w sumie nawet nie wiem do końca, czy chcę ją przeczytać, bo jak zauważyłam, mnie bardziej interesuje sam kosmos i wszechświat i jakby te odkrycia pod względem fizycznym, ale też jestem bardziej zainteresowana historią odkrywania kosmosu niż tym, co się dzieje współcześnie. Kiedyś przeczytam, natomiast nie wiem, czy w najbliższej przyszłości. Jeżeli chodzi o literkę S, to też miałam kilka propozycji, ale wybrałam książkę, która stoi u mnie na półce już długi, długi czas. To jest książka o Słońcu, napisana przez astronoma, przez korespondenta na naukowego BBC. Cała książka o Słońcu. Myślę, że też może być bardzo ciekawa. No i tutaj mam też jeszcze powieść Światło innych gwiazd Eriki Swiler, dlatego że no, na si, więc szkoda by było nie wykorzystać tej książki, ale to też jest bardzo, bardzo dobra powieść, bo mamy dwutorową taką narrację. Mamy rok 1986 i dziewczynkę, która marzy o tym, żeby zostać astronautką, ale co ciekawe, jej ojcem jest inżynier, który stworzył wynalazek, który drastycznie zmienia strukturę czasu i ten wynalazek jest naprawdę świetny. I później przeskakujemy do tego momentu, kiedy już ta nasza główna bohaterka jest osobą dorosłą, spełniła swoje marzenie, jest astronautką i wyrusza w pewną misję. Nie będę Wam zdradzać więcej, jeżeli lubicie takie klimaty, to przeczytajcie, bo naprawdę to jest świetna powieść i daje bardzo dużo do myślenia. No i mamy literkę Ty. Na Ty mamy książkę Tu jesteśmy, Aleksandry i Daniela Mizielińskich. Ja powiem szczerze, że nie jestem może fanką akurat rysunków, akurat w tej książce, jak Mizielińskich uwielbiam i kocham, to tutaj może niekoniecznie. Natomiast wydanie jest przepiękne, mnóstwo rzeczy można się dowiedzieć o kosmosie, bardzo przyjazna dla starszych dzieciaków, wbrew wszystkiemu jest tutaj dosyć dużo tekstu, ale myślę, że warto się zaopatrzyć i mieć w biblioteczce taką książkę. Potem mamy U. No i tutaj nie mogłam wybrać innej książki niż nowość od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Układ Słoneczny, Nasze Miejsce w Kosmosie. Jeżeli jesteście jej ciekawi, to zajrzyjcie do filmu ze środy, bo mówiłam o niej więcej i pokazywałam ją bliżej, także zajrzyjcie. No i W. Jeżeli chodzi o W, to też było sporo propozycji, no bo wszechświat, ale musiałam wybrać tę książkę, bo bardzo, absolutnie bardzo ją lubię. Wakacyjny przewodnik po Układzie Słonecznym. Uważam, że to naprawdę jest jedna z fajniejszych książek kosmicznych, jakie pojawiły się u nas na rynku, dlatego że po pierwsze jest absolutnie przepięknie wydana. Takie retro plakaty i one są absolutnie przepiękne. Ja uwielbiam taką stylistykę. Po drugie jest napisana w takiej bardzo żartobliwej formie, to znaczy, że to jest naprawdę wakacyjny przewodnik. Mamy na przykład Księżyc i mamy tutaj na początku taką tabelkę Księżyc w skrócie, czyli podstawowe informacje. Później możemy sobie przeczytać na przykład o pogodzie i klimacie w danym miejscu, kiedy wyruszyć najlepiej na Księżyc, co możemy robić po przybyciu na Księżycu, co powinniśmy zobaczyć, czyli taki, wiecie, typowy przewodnik, aktywność fizyczna i rozrywki, jakie nas czekają na danej planecie. Więc jakby człowiek czyta, chichocze sobie pod nosem, a jednocześnie uczy się rzeczy
o planetach, bo jakby te wszystkie informacje, które są tutaj podawane, są prawdziwe. No i mamy jeszcze dwie ostatnie książki. Mamy literkę Z, czyli Tim Peake, Zapytaj astronautę. Też nie mogło być inaczej, bo to też jest jedna z lepszych książek, jakie pojawiły się u nas na rynku. Też taka, która jest idealna na początek przygody z kosmosem. Dlatego, że Tim Peake zebrał pytania dzieciaków o kosmos i z odpowiedzi na te pytania stworzył książkę, gdzie są takie tutaj pytania sensowne. Na przykład, co to za uczucie siedzieć na wierzchołku rakiety ważącej 300 ton? Ja się zawsze zastanawiam, jak oni to robią. Albo na przykład, ile czasu trzeba, żeby dotrzeć do przestrzeni kosmicznej? Albo na przykład, z jakich części składa się stacja kosmiczna? Ale są też takie pytania śmieszne, na przykład, po co to wszystko? Albo jak korzysta się z toalety w kosmosie, co jest najbardziej obrzydliwe w kosmosie. To są takie rzeczy, nad którymi my się może zastanawiamy, może nam głupio zapytać, albo wydaje nam się, że to są głupie pytania, a okazuje się, że wcale nie i dzięki odpowiedziom naprawdę możemy się mnóstwa rzeczy dowiedzieć. No i na koniec jeszcze mam książkę Żony astronautów Lili Koppel. To nie jest taka typowo kosmiczna książka, no bo jednak nie mówi o kosmosie, a mówi o ludziach. Mówi o żonach tych pierwszych astronautów, którzy wywodzili się z pilotów. I ona też jest bardzo ciekawa, bo pokazuje tak naprawdę całe zaplecze tego, jak to wszystko działało. No bo wiecie, fajnie jest podziwiać astronautów, którzy sobie lecą w kosmos i odkrywają wszechświat i jakby, którzy trenują i poświęcają całe swoje życie do tego, żeby tym astronautą zostać. Natomiast ta książka daje taką inną perspektywę, że ci ludzie mieli żony, mieli rodziny i jakby pokazuje, jak to wpłynęło na ich życie, na te rodziny i na te żony. Bardzo fajna książka. I to chyba, słuchajcie, wszystko. Tak wygląda kosmiczny alfabet. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że znaleźliście tutaj jakąś inspirację do przeczytania dla siebie. Starałam się, żeby te książki były takie różnorodne, ale żeby też były bardzo dostępne i jednak takie, które są do czytania dla ludzi, którzy nie przypadają za kosmicznymi tematami, bo najbardziej na świecie zależy mi na tym, żeby Kosmiczny Lipiec był właśnie taką akcją, która popularyzuje czytanie o kosmosie, ale głównie wśród ludzi, którzy zwykle nie czytają takich książek. I żeby jak najwięcej osób się przekonało, że wszechświat, okej, jest trudny, ale nie musi być trudny w czytaniu, że każdy może czytać takie książki i że na pewno są takie książki, które Was też zaciekawią, zafascynują i dzięki temu odkryjecie, że wszechświat jest też fascynujący i po prostu się nim zachwycicie. Także dzięki za obejrzenie. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Obejrzyjcie koniecznie wcześniejsze kosmiczne filmy z tegorocznego kosmicznego lipca, ale też z tamtego roku, bo są cały czas na kanale dostępne. Napiszcie też w komentarzach, czy jakaś książka wpadła Wam w oko, a może chcecie polecić jakąś własną książkę kosmiczną na daną literę alfabetu, więc też z chęcią przyjmę wszystkie polecenia. Także dzięki raz jeszcze za obejrzenie. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.